Cześć, nazywam się Angelika Szałwińska i jestem florystką. Dziś opowiem Wam o moim zawodzie. Warto wybrać zawód florysty, jeśli kocha się kwiaty i rośliny i jest się osobą kreatywną. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez, oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. Standardowy dzień w pracowni zaczynam od sprawdzenia kondycji kwiatów ciętych, wymiany wody w wazonach i przeglądu roślin doniczkowych. Potem sprawdzam i wykonuję zamówienia na dany dzień oraz obsługuję klientów na bieżąco. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, kwiaciarniach internetowych, salonach florystycznych, firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, firmach zajmujących się organizacją uroczystości i imprez, firmach zajmujących się imprezami targowymi i wystawienniczymi. Absolwent może także otworzyć własną działalność gospodarczą. Zanim zdecydujemy się na pracę w zawodzie florysty, warto wziąć pod uwagę, że florysta nie tylko układa kwiaty. Każdemu zamówieniu towarzyszą emocje naszych klientów. Czasem radosne i miłe, czasem traumatyczne i smutne. Florysta więc powinien być wrażliwy nie tylko na piękno kwiatów i roślin, ale też na ludzi, odbierać ich nastroje i mieć umiejętność oddania ich poprzez kwiatowe kompozycje. Florysta to zawód pożądany na rynku pracy, gdyż brakuje dobrze wyszkolonych, kreatywnych ludzi, którzy od razu mogą pracować na samodzielnym stanowisku. Natura, pasja, życie. Tymi trzema słowami opisałabym mój zawód. Wybrałam ten zawód, ponieważ jestem osobą uzdolnioną manualnie. Kocham naturę, kwiaty, rośliny oraz ludzi. Każdy bukiet, który układam, to radość nie tylko dla obdarowanej osoby, ale też dla mnie.